Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. A we wam cedr tęcza i wiadro brokatu. Mamy godzinę 9:00. Mamy poniedziałek, czyli kawkę czas zacząć. Witam widzów na Instagramie, widzów YouTube'a, którzy obejrzą tę relację później, jak się pojawi na YouTubie. Ale oczywiście macham wam wszystkim. Kochani moi widzowie z YouTube'a, nie przejmujcie się tym kawałkiem sceny, tym inaczej kamer się nie udało ustawić, ale jest wrażenie, że będę patrzyła wam prawie prosto w oczy. Witamy wizję gwiazd. Witam z uśmieszkiem Bławatka, Lolkę i Irestę i Poszeptane. Fajnie was widzieć. Damy sobie 3 sekundy na to, żeby się zgromadzili ci, co się mają zgromadzić. Także tak. Słuchajcie, no i oczywiście zaczniemy od energetyki dnia, tygodnia. Słuchajcie, dzisiaj ciężki dzień, dlatego że myśmy wczoraj z Dorotą gdzieś do 3:00 w nocy robiły jakieś dziwne rzeczy, nie wiem czy koniecznie potrzebne, ale potem nagle się okazało, że jest 3:00 w nocy. I trzeba wow. iść, bo rano, trzeba ale w ogóle iść. Każdy był wyspany, natomiast godzina 8:00 na wstanie po 3:00 w nocy. Dramatyczna. Pierwsze słowa wypowiadam do was, bo do tej pory Dorota coś do mnie mówi, a ja odpowiadałam albo Także tak. Dobrze. Czy ja się kiedykolwiek sypiam? Ja właśnie sypiam wizję gwiazd, kochana, tylko że tak jakoś bym powiedziała w przerwach i w międzyczasie tak zwanym. To jest najlepsze sprawnie, ale wczoraj było dużo do zrobienia, bo trzeba było wybrać przede wszystkim, słuchajcie, grupę pierwszorocznych. Pierwszorocznych grupa wybrana została, także słuchajcie, spodziewajcie się dzisiaj maili, no ale to będzie w ogłoszeniach. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od energetyki tygodnia i mamy dzisiaj w znaku strzelca księżyc. Co oznacza strzelec? Czym nam się kojarzy? Wszelkie celowości działań dzisiaj przynoszą efekty. Z tym, że jako iż mamy równocześnie nów, więc pewnie część czarownic uznaje to za wakacje czarownic, nie działa w ogóle magicznie. My się spotykamy jak co miesiąc od lat na rytuale nowiu o godzinie 21:00 i będziemy celować w nasze oczyszczenie. Tak to weźmiemy magicznie, jak zwykle w nowiu oczyszczamy, a jeżeli chodzi o sprawy przyciągania wszelakiego dobrobytu, to będzie potem pełnia. Także pamiętajcie, że dzisiaj jest ostatni dzień na zapisanie się na rytuał nowiu. Będę wam trąbić we wszystkich moich mediach dzisiaj raz jeszcze, że uwaga, ostatni dzień, alarm, bo oczywiście ile bym nie pisała, to okazuje się, że 15 osób nie zauważyło, albo 4 osoby zapisały się 21:13, kiedy już rytuał już właściwie trwa. Ale słuchajcie, jeżeli macie ochotę robić coś magicznego, to ja bym powiedziała tak, jak zaczynacie z magią, to akurat może dzisiejszy dzień na takie magiczne rzeczy oprócz oczyszczania niekoniecznie, mimo że ten strzelec, taka determinanta celowości jest. Niech ta celowość na oczyszczenie będzie skierowana. Gdyby mi dzisiaj brakowało słów, to bezsenność. Znaczy, odpluwam, uziemiam i wyjmuję spod działania prawa, bo senność to ja mam, tylko właśnie, że kiedy. Słuchajcie, jedna karta na poniedziałek. Karta głupca. No i dobrze i źle, bo z jednej strony możemy spotykać się z ludzką ignorancją. Karty Tarota należy po nazwach czytać tak, jak one są. Czasem śmierć jest śmiercią, czasem głupiec jest głupcem, czasem diabeł jest diabłem po prostu. Więc ludzka ignorancja może przerastać nasze oczekiwania, ale bardzo dobrze jest po prostu sobie uświadomić to i z uśmiechem pod tytułem przechodzić do porządku dziennego, do swoich własnych działań. Natomiast również to jest nowa droga, nowy tydzień, odnowienie, odrodzenie. Także dzisiejsze energie, jeżeli chodzi o nowość, o nów, również będą dobre. Nie dlatego, że będziemy siedzieć na miotłach, czarować, w kociołkach mieszać, tylko dlatego, że wszechświat może nam podesłać to wszystko, co może być nowym oddechem w nadchodzącym tygodniu. Bardzo zacnie. Zacna karta. Jeżeli chodzi o wtorek, księżyc w znaku koziorożca. To jest dzień okołonowiowy, kiedy również możemy oczyszczać. Koziorożec jest mocnym znakiem zodiaku, jeżeli chodzi o zodiak w ogóle. I on zawsze determinuje taką postawę gniocja, nie łamiocja. Więc jeżeli mamy do zrobienia jakieś takie rzeczy, które wymagają od nas wysiłku totalnego, samozaparcia,
upierdliwości, bycia prawdziwym krawężnikiem, to takie rytuały i we wtorek, i w środę robić możemy, bo znak koziorożca na niebie króluje. Natomiast jest to piekielna uczciwość, piekielna praworządność, więc jeżeli coś nas dotyka takiego, co tym nie jest, też warto sobie świecę intencyjną zapodać w te dwa dni. No ale tak, rozgruzowujemy wtorek. Bardzo dobre współprace. Wtorek jako dzień marsowy przynosi energię Marsa, więc energię wojny. Ale wojny nie będzie. Wojny nie będzie, dlatego że będą współprace, może waleczne, może takie, wiecie, toporne, ale nie wojenne. Także dobra, dobra energia wtorkowa. Środa też ten koziorożec, także podobne aspekty. I mamy reklamuj się albo stracisz. Wszyscy ci, którzy posiadają własne przedsiębiorstwa, które wymagają ludzi, żeby coś z tymi ludźmi zadziałać, proponuję, by sobie zapisali na środę: ogłaszaj wszystko wszędzie, gdzie można, bo trafi to do odpowiednich odbiorców. Także właściwie trójka mieczy wnosi dwa aspekty. Albo stracisz, albo uda ci się tak powiedzieć o sobie pięknie, że każdy będzie przekonany o tym, że trzeba z tobą współpracować, więc warto wykorzystać tę drugą opcję. Natomiast jeżeli mamy trudne relacje, związki, to tutaj trójka mieczy może pokazywać, że dowiemy się o trzecim wpływie w relacji. To nie musi być zdrada, to może być trzeci wpływ w relacji, więc można oczy dookoła głowy po prostu nosić. Witamy Anię, witamy Witchcraft, tak, wszystkich. Witamy, witamy Kaskamik, witam, witam. Ja mam trzy osoby, które widzę na czacie, a reszta przepływa i już mnie nie widać, więc tak witam z doskoku. Witam z doskoku. Dobra, środa, czwartek, wodnik. Wodnik, tutaj idziemy już w intelekt. Nadchodzi nam era wodnika, tak? 21, tak jakby normalnie ery miały swoje granice. 21 godzina 0000. Era wodnika, w ogóle wybuchnie i bomba, i Saturny z Jowiszami się połączą. Stołeczek se szukam. Czy jest jakaś zawierucha na tym? Ja mam zawieruchę. Bo mam ten mod. Mam ten mod. No płatki. Śnieg, zima. Śnieg. O, już jest zawierucha. W każdym razie tak, no także ja czekam do 21, żeby o 22 o godzinie 00:00 powiedzieć ta-dam, nie udało się, nie udało się, ale w każdym razie to takie moje założenie, ale wodnik wnosi intelekt, więc wszelkie egzaminy, rozmowy, umowy, słowo pisane, słowo mówione tutaj może sprzyjać, no i czwartek, piątek są dobre dni na załatwianie tego typu rzeczy, a w kartach radocha. Jakbyśmy chcieli kogoś poznać miłosnego, szukajmy w czwartek. Jakbyśmy chcieli porozmawiać miłośnie z naszymi miłosnymi miłostami, czwartek. Także dużo radości, zadowolenia, emocji, ale również biesiadowania. Oczywiście ostatecznie 9 pucharów zobowiązuje. Po 9 kieliszku nie każdy prosto ze stołu wstanie. Czwartek nie jest dobrym dniem do picia, nie, bo potem jest piątek i trzeba iść do pracy. Także zwróćcie uwagę, żeby nie przesadzić, ale bardzo dobre energie. Natomiast piątkowo super informacje urzędowe, formalne do nas płyną. Mogą być globalne, przy rycerzu mieczy raczej lokalne, raczej dla nas, ale w sumie dające takie rozluźnienie, oddech świeży, powiew. Rycerz mieczy jest wodnikiem, rycerz mieczy jest intelektem. Pamiętajcie, bliźnięta waga wodnik, tak? Czyli na zasadzie tego powietrznego aspektu, więc tutaj mamy powietrze w wodniku, dobre informacje, intelekt, umowy, słowa, egzaminy. To wszystko, co można pozałatwiać. Także planujmy na piątek, jak tam macie swoje bullet journale, piątek załatwiam sprawy urzędowe, jeżeli mogę. Jasnowidz mówi, że chyba ze całym stołem pod pachą. No po dziewięciu pucharach, dziewiątka pucharów, to myślę, że tak. Co mamy w sobotę? Ryby. Zawsze musi się rak ryby, tak? Rak ryby na R. Ryby. I tutaj niedziela ryby, rodzinność, spotkania, także póki można, wiecie, ludzie już się przemieszczają, już sobie tam organizują przestrzeń, to jest tydzień przed, potem mogą być różne zakazy i różne inne rzeczy, organizujmy się, towarzysko. Petersen mówi, że mam sprawę sądową, dokładnie tak, bardzo dobry czas. I w sobotę dwójka pucharów, romantyczność, zaręczynowość, związkowość, miłosność,
i równoważność w emocjonalności. Jeżeli mamy cokolwiek załatwiać, co wymaga drugiej osoby, przy dwójce pucharów warto, bo to i ciepło, i konstruktywnie być może. Także dobra karta, taka spotkaniowo życzliwa. A w niedzielę nie, że się wynudzimy. My nie nudzimy się w niedzielę, my odpoczywamy w niedzielę, ale właśnie czwórka pucharów taki odpoczynek wnosi. Spektakularna nie jest, wręcz trochę marudna i rozedrgana, ale zawsze spokojna. Także powiem Wam tak, w tym tygodniu patrząc na karty, ani pół złej karty nie ma, za bardzo ostrzeżeń nie mam. Idźcie i czyńcie, by się chciało powiedzieć, ale nie będziemy zajeżdżać tutaj. Idźcie, ofiara spełniona. Ale to gdzieś jest wgrane, nie? Jest wgrane. Człowiek od małego tam, no. Mam także kody. Dobrze jest, słuchajcie, karty są super. Dorota jest na Instagramie. Jestem, cały czas. Jest na Instagramie. Dorota jest, będzie śledzić, nie, czy macie urodziny w tym tygodniu. Nie. Czyli przypominam, kto ma urodziny od dzisiaj, czyli od 14 do niedzieli, czyli do 20, no to się zgłasza, ja Wam daję przesłanie w tak zwanym międzyczasie. A w ogóle to ten 21 to mnie wznieca, bo wszyscy normalnie tu się szykują, ale w ogóle tam koniec świata to tam pikuś, zmiany i przemiany, nawet pytania padają, czy jakieś przemiany ta era wodnika przyniesie. Nie ma nigdy takich er w historii, mówię Wam jako historyk, żeby były zmiany w ciągu jednego dnia. Wszystko się nabudowuje, pęka, a potem zaczyna się budować od nowa. To jest tak jak wędrówka głupca tarotowego przez wszystkie wielkie arkana, gdzie w wieży właśnie takie rewolucje się napotyka. Aczkolwiek to nigdy nie jest godzina zero i godzina W, dlatego że są rzeczy nabudowywane wcześniej. Czy będzie to pęknięcie? Nie będzie, dlatego że karty mi wychodzą na rok, dwa, trzy. Przeżyjemy. Także tutaj prepersami być nie musimy. Lepianek budować. Aczkolwiek survival pewnie nam rzeczywistość gospodarcza zafunduje. Ale jak nie my, to kto? Słuchajcie, pójdziemy do przodu, także nie ma co tutaj dywagować. Dobra. Pytanie tak było, to... czy świeca tygodniowa już była? Nie tam, gdzie tam, po dopiero kolejne. Będzie. O urodzinach żem powiedziałam. Tak. Nie mam dzisiaj dla Was dużo ogłoszeń, to muszę Was przytrzymać po prostu. Powiem Wam, że wczoraj nie miałam jak usnąć, bo się narodziło mnóstwo nowych pomysłów na przyszły rok. Cała masa. Zastanawiam się, czy się nie sklonować, bo naprawdę, bo myślę, że będzie się działo również od stycznia. Wow, po prostu. Tu mam świecę naszykowaną, ale powiem Wam, bo tak, bo i grupa nowych. I chcę zrobić coś, co by przegrupować sprawy filmowe po prostu w jedno miejsce, takie wow. I mi to głowa parowała, 500 zapisów i normalnie. Wszystko chciała zrobić już, a ja musiałam jak zwykle zalać to wodą. Zaraz i tak opowiem. Dobra. Wiem, przecież się śmieję. Dobra. Słuchajcie, kolejny punkt naszych działań. Zapalamy świecę. Jak prawie co tydzień, ponieważ bardzo się staramy, żeby kawka z łóżko była co tydzień, ale że ja jestem jedna, a bramki są dwie. To, o matko, nie bądź piłką, Wiśnia, nie bądź piłką. Znaczy, chodziło o to nieokrąglej, rozumiecie? Zapalamy te świece w intencji tego, żeby tydzień nam się darzył, żeby było dobrze, żeby było pozytywnie, żeby żywioły nas prowadziły. Pamiętajcie, że mała świeca, a dużo ognia i dużo mocy, która, zresztą w magii musi być ofiara, to tak jak w tym Wiedźminie, nie? Magia zawsze daje ofiarę, znaczy bierze ofiarę, dlatego palimy świece po to, żeby spełniały się nasze życzenia. Na intensywność przeżyć, na superastość działań, na prostowanie ścieżek, na to byśmy byli wszyscy pod ochroną czterech żywiołów, czyli wody dla pozytywnych emocji, powietrza dla pozytywnych myśli, ziemi dla pozytywnej kasiory. A co nam zostało? Miłość. Była, puchary, emocje. Patrzcie, 20 lat stawia tarota czwartego żywiołu sobie. A ogień, żebyśmy siłę mieli. No, podpaliło w tyłek, od razu się podpaliło w tyłek, się przypomniał. Także Biowital zapisać, żeby nie zapomnieć. Biowital. Ja to się śmieję, że czasem, gdzie my jesteśmy wychowani w sumie, pewnie większość z nas w tradycji katolicyzmu,
Ale czasem myślę, żeby się zdarzyło, jakby nas wybudzono w środku nocy. Zdrowaś, Mario. Oj, tak. I co dalej, nie? Więc czwarty żywioł umknął był bywa. Zapalajcie ogień mentalny, zapalajcie ogień prawdziwy. Jeżeli jesteście w domach, możecie dopilnować świecy. Ja mam taki dobry ryjek świecowy. A czy tutaj nawet bym powiedziała, że jeżeli kot istnieje, to tak się ciężko byłoby dostać, więc zwężane, spoko, dajemy radę. No, także myślę, że tak. Urodziny nie widzę, żeby były. Nie. Jeżeli chodzi o pogotowie run i żywiołów, nie było, czy zrobię, nie wiem. Ja jestem przeszczęśliwa, dlaczego? Dlatego, że wczorajszy dzień był pod wezwaniem ogarniania internatów. I internaty wyglądają teraz w ten sposób, że rozdzielczość kamery została ustawiona na HD. Nie umiałam tego znaleźć w tym Obi-Wan Kenobi po prostu. W tym musiał przyjść Sylwester, co by mi to pokazać. Już wiem, teraz to już będę wiedziała. Ustawiona jest rozdzielczość kamery. Mogę nagrywać na twarz, czego wy nie widzicie, dopiero zobaczycie na YouTubie. Co prawda wchodzi w kadr mi telefon, ale przynajmniej z czaszką jest ładny i z różami. Także dam radę. No ale na jednej, jakby w jednym miejscu mam kamerę, więc udaję, że patrzę w obiektyw. Na Instagram patrzę, bo nagrywam na żywo. Ta kamera udaje, że patrzę w obiektyw. Jest super. Wykadrowałam sobie. Jest rozdzielczość. Ziarnistość tak będzie, bo są kamery internetowe. Nie znalazłam jakichś fajniejszych. Nie jestem ekspertem. Ustawiam co mogę, ale po prostu wiecie, pół dnia układania i biesiadowania, a potem jak jeszcze zaczęłam, już wiecie, później zaczęłam rytuał o godzinie 22, potem zrobiłam ten wieczór z wróżką, nagle się zrobiła 24, a potem głowa mi zaczęła parować ten dzień, że trzeba zrobić to w przyszłym roku, to w przyszłym roku, jeszcze to w przyszłym roku. Plany na przyszły rok są duże. Czy rozwojowe? Tak, dlatego, że chcę Wam ułatwić dostęp do pewnych informacji. To będzie, a tu jakieś kursy, a tu jakieś szkolenia, tu różne dziwne rzeczy. Także słuchajcie, po prostu zaczęła mi głowa parować, to normalnie się tak exciting zrobiłam. Życia w nocy normalnie, a ja dalej exciting. Mówię, Wiśniewska, kładź się, uśniesz, bo przecież organizm jest zmęczony. I fakt, nawet nie dooglądałam 1/10, dlaczego kosmici stworzyli Lilith. I nie wiem tego, nie skończyłam tego filmu i usnęłam, ale musiałam się po prostu położyć, co? Ciekawy temat. Bardzo, tak, ciekawy, właśnie o Lilith bardzo fajnie. Ale to wiecie, to takie moje dziwne rzeczy. Dobrze, słuchajcie. Ogłoszenia wiedźmofialne w tym momencie, skoro nie ma urodzin, to powiem tak. Przede wszystkim zapisałam sobie tak, podziękuj za świetne prezenty adwentowe. No słuchajcie, rozpieściliście mnie totalnie. Takiego kalendarza adwentowego nikt na świecie nie ma, dlatego że ileś osób przysłało ileś drobiazgów po to, żeby w 24 dni otwierać kalendarz adwentowy. W każdym jest coś innego, w każdym, a to długopisik, a to notesik, a to bombka, a to tego typu rzeczy. Także rewelacja, nikt nie ma takiego kalendarza. Dorota to rozkładała, ja jestem zawsze zaskoczona. Wczoraj już nie zrobiłyśmy kalendarza, bo tak wyszło, ale dzisiaj będą za to dwa okienka. Tak, nic tak nie ubędzie, także w sobotę nie było vlogmasu, bo po pierwsze byłam na urodzinach u mamy, znaczy w niedzielę nie było vlogmasu wczoraj, no. Bo ja w sobotę nagrywałam, ale w niedzielę nie puściłam, ja nagrałam raptem 10 minut, bo tak, jesteś na urodzinach, jest twoja rodzina, wszyscy jak widzą już mnie z kamerą, to już po prostu tak robią, nie? Trenują, więc ja tak kwiatki nagrałam, prezent nagrałam, choinkę nagrałam, 2 minuty. Nie było z czego zebrać materiału, no ale tak, rozmów nie nagram, rozmowy rodzinne. Ludzi nie nagram, bo już tak siedzą. Co prawda przyzwyczajeni, że chociaż robię jakieś przebitki, więc już tam nie krzyczą, ale no wiadomo, no a że urodziny były, no to też się za przeproszeniem nie... no nie wiem, no integrowałam się z ludźmi wreszcie, nie z okienkiem kamery, tak to było. No i materiału było z 7 minut. Tak. To tego nie puściliśmy. Dzisiaj będzie vlogmas, a dzisiaj będzie szczególny vlogmas. Dzisiaj, oj. O 14, oj. Słuchajcie, o 14 będzie, dlatego że o 15 mnie już nie będzie, ja chciałabym być na premierze, bo Sylwester tańczy w czapce Mikołaja. Obiecany challenge został zrealizowany. A my challenge... jak cheerleaderki. No ciężko było właśnie jakoś to pięknie wgrać, bo żeśmy piszczały jak idiotki i nie było słychać muzyki i w ogóle dramat. Ale no, był taniec, zobaczycie to, challenge zrobiony, bo challenge polegał na tym, że jak byliśmy na kanale i tam jest taka częstotliwość rozmów, nie? I tam pojechali do 630 normalnie częstotliwość rozmów, a Sylwester powiedział, że jak będzie powyżej jakiejś tam sumy... To było wtedy 400 chyba. 400. Tak.
no to wygramy. To znaczy w sensie on zatańczy w Czapce Mikołaja. I właśnie będzie tańczył w Czapce Mikołaja, to znaczy już tańczył, ale wy to zobaczycie dzisiaj o 14, więc warto to w ogóle... Powiem, że umierałam godzinę ze śmiechu przy montowaniu filmu. Dobre to jest, dobre to jest. Będziemy to przewijać latami. To jest ten moment w życiu youtubera, który powinien być wycięty i gagi roku. O Jezu. A czy inaczej, ja nie wiem, może was to nie rozśmieszy, ale ja znam Sylwestra i mnie to strasznie rozśmieszyło po prostu do łez, więc warto. Także tak. No i w każdym razie to właśnie ten kalendarz adwentowy, który nadrabiać będę. Dziękuję wam bardzo pięknie. To jest już akcja organizowana drugi raz w roku i naprawdę fajnie wychodzi. I wam jest ciekawie i mi przyjemnie. I w ogóle super. Ja robię dla was rytuały wrogmasowe, a w zamian sobie otwieram kalendarz adwentowy. Rewelacja, wymiana energetyczna rozłożona na społeczeństwo. Super sprawa. No i właśnie przechodząc płynnie do vlogmasu, vlogmasa? Odmiana? Odmiana. Polska mowa być gumowa. Do vlogmasusa przechodząc, pamiętajcie, że każdy rytuał we vlogmasie jest rytuałem osobnym, więc jeżeli nie uczestniczycie w czymś jednym, to nie ma problemu, tyle że dekret trzeba by było zacząć od początku, bo dekret jest nieprzerywalny, taka prawda? Ale mamy ciąg dalszy, jesteśmy na półmetku, zawsze można nadrobić. Zawsze można zrobić tak, że zaczniecie dzisiaj, a nadrobić do nowego roku i trochę później. Także naprawdę tutaj się nic nie miesza. Albo na przykład spiszcie sobie tematy, jakie były i nagle się będzie źle działo finansowo, to właśnie, haha, był rytuał na dobrobyt, wracam, robię. Po to ja je umieszczam osobno, żeby było je łatwo znaleźć i żeby je po prostu robić i czynić. A zapraszam społeczeństwo, bo normalnie społeczeństwa jest 160, znaczy uczciwie czyniących, bo jak zapytam, kto robił wszystkie rytuały, to czat tak leci, że nie nadążam czytać, kto robił, więc naprawdę tam działacie. Ale zapraszam ciągle, jakby były nowe osoby, bo jeszcze wczoraj się ktoś tłumaczył, że przepraszam, że się dołączyłam, a się nie zapisałam. To nie jest na zapisy. 21 jesteście. Dzisiaj będzie trochę później, dlatego że o 21 mamy pełni. Nów. Wróć. Mamy nów. Natomiast będzie po nowiu rytuał, więc tak. Zastanawiałam się, czy nie zrobić manewru typu nagrać dzisiaj, teraz, no, nie nów, bo tego nie mogę, ale akurat vlogmasowy i puścić naraz, że ci, którzy na pełni, to na pełni, ci, którzy na nowiu, to na nowiu, ale stwierdziłam, że może być tak, że wszyscy chcą wszędzie, więc będziemy robić po prostu po kolei. Smoczek mówi, że zrobiła wszystkie. Klara mówi, ja mam taki plan właśnie wracać do rytuału w razie potrzeby. Tak, no dokładnie ja tak. Ja roku wracam do takich. Dokładnie wiedzy, tak. Dobrze. To jest tak. W ogóle chciałam wam mocno podziękować, ale to widzieliście już we vlogmasach, także zapraszam na kanał na wariacki cykl vlogmas. No super paczki od was mikołajowe. Mikołaj był bardzo szczodry w tym roku, przyniósł nam dużo słodyczów, cukierków, rzeczów, lalków, pamięć przede wszystkim, wszystkiego że... normalnie. No ktoś kupi, chce i wyśle i w ogóle i normalnie, drama. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, super się cieszę, że ten tam te rzeczy, które mogę pokazać, nikt nie napisał wyraźnie kartki, nie pokazuj, no, są pokazywane we vlogach, więc naprawdę dziękuję bardzo. A dzisiaj jest ostatni dzień zamówień, tak? Znaczy się do dzisiaj, które będą wpłaty. Do dzisiaj jak są wpłaty, dobrze, bo teraz tak. Od początku Dorota wyjeżdża. Jako, że wyjeżdża w piątek, to musi ogarnąć to, co jest zakupione już. I to zakupione już opłaty jedynie do dzisiaj, bo potem to sobie poczekacie po nowym roku, bo ja pakować nie będę. Ja to jestem odczarowana. Nie odpakowania próbowałam, nie daję. Nie. Tak, także jeżeli macie jakieś nieopłacone zamówienie albo na CITO chcecie coś kupić, to dzisiaj kupię. Pięknie dzisiaj opłata, kropka, więcej nie będziemy wysyłać. Jeżeli są produkty online, czyli te, które ja mogę zrobić, ja osobiście, nie pakować, tylko wam zrobić diagnostykę karmy, mówię, klątwi uroków, diagnostykę czakry, układ urodzinowy, jakieś te wszystkie webinary, które są na sklepie, to na spokojnie, bo to jest, to ogarnę, bo to ja robię. Ja robię, także to spokojnie. Czy te webinary, to jest linki takie tam. No to jest do ogarnięcia, no. Także technicznie tak, czyli sklep ma urlop, nie mając urlopu, a jednak mając urlop. Bo można robić zamówienia, realizacja będzie... Tak, to nie ma problemu. Koło 5-6. No. Pewnie tak, bo to jak przyjedziesz, to trzeba się odgruzować. Tak, o, ja muszę wtedy mały remanencik zrobić i takie tam...
Gosia, a paczki do hrabiny dojdą po wyjeździe? Ja nie wyjeżdżam. Są dwa koty. My się mieniamy wyjazdami, jak wyjeżdżamy. Także spokojnie ja zostaję. Tak jest. No Porto niedaleko. Tak, tak, wtedy wszystko do mnie dojdzie, ja to, w tę stronę to ogarnę, to znaczy zabrać, zabiorę, wysłać, znaczy wysłać bym wysłała, ale lepiej, żebym nie pakowała, wiem z doświadczenia, lepiej nie. Dobrze, kolejne ogłoszenie takie sklepowe, bransoletki roczne, które wyglądają, no jak wyglądają, ale magiczne są. O, masz jedną zrobioną, bo mi tutaj właśnie mam zapakowaną, mogę się otworzyć. Bransoletki roczne, one wyglądają w ten sposób, są urocze, aczkolwiek to nie o to chodzi, tak? Ktoś by powiedział, trzy zaplecione sznureczki. Zresztą można łapce. Mugole, niech sobie mówią co chcą. Bransoletki roczne na powodzenie wszelakie, po prostu. Tu się odbył 9-dniowy rytuał nad sznurkiem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jeszcze przy wysyłaniu oczywiście jest dodanie energii osoby, dla której się wysyła, to z każdym przedmiotem. Będą jedynie do końca roku, bo założenie bransoletek jest rocznych, takie, żeby one nie mogą być zawsze. One mogą być do końca roku, więc jeżeli ktoś chce zamówić, to niech sobie zamawia. Po nowym roku je dostaniecie, ale będą już bo potem ja te bransoletki zamykam i jeszcze o tym będę przypominała, z tego względu, że jak mają być roczne, to nie mogą być zawsze, bo są na nowy rok. Prosta sprawa, magia ma proste zasady. Także gdyby jeszcze ktoś chciał, to zapraszam. Talizman magiczny jest. Najważniejsza rzecz. Ze 3 dni żeśmy spisywały, cudaczyły, no i zostały wybrane osoby do grupy Wisienek. Wybranie polegało na uczciwym przelosowywaniu. No bo słuchajcie, ja Was nie znam, to nie jest tak, że ja sobie wybiorę, nie wiem, po świadectwie, bo ktoś Wam wystawił, albo po czymkolwiek, nie? To się nie da, bo tak jak, nie wiem, szkoły robią nabór czy coś, to one mają jakieś podstawy do czegokolwiek, tak? Tutaj to nie jest tak, że ja tam stawiam karty, bo ja bez pytania nie stawiam karty, nie wchodzę w cudzą energetykę, więc ja nie będę pytać, czy się Zosia nadaje, a czy Krysia się nie nadaje. Nawet, bo to jakby chodzi o moje, no może gdyby chodziło o pracownika, to bym postawiła karty sobie, tak? Ale tutaj tak uznałam, że nie. Uczciwe losowanie po prostu było. Miejsc było 20 osób chętnych, było bo dużo więcej, także rekrutacja, śmieję się, że nie jest to typowa rekrutacja, jak ludzie rekrutują na jakiekolwiek stanowiska. Jest to rekrutacja pod tytułem losu wybieraj, bo no, nie mam podstaw do tego, żeby wybrać, co po mailu wybiorę, nie wiem, no także tak. Także zostały wylosowane osoby i wylosowane Wisienki. Dużo było spisywania, dużo było patrzenia, bo to trzeba było te maile odgruzować, wiadomo, to tam zajęło trochę czasu. Potem jeszcze zastanawiałyśmy się w ogóle, kto jest kto, jak już został wylosowany i w ogóle, i tak było śmiesznie. Ale no, wybór został dokonany palcem własnym i dzisiaj te osoby, które wyraziły chęć, dostaną maila, że iż zostały wybrane do tej grupy pierwszoroczniaków. Z tym, że oczywiście czekam na odzew, że hura, hura, albo no jednak nie, bo przecież zdanie można zmienić. Mamy mnóstwo rezerwowych, więc dolosujemy, nie ma z tym problemu, nie czujcie się zobowiązani. Ja potrzebuję ludzi, którzy będą nudno, uporczywie i topornie czynić. No i zaczynamy w sumie już w grudniu, bo będzie stworzona grupa, a jednocześnie będzie już rytuał roczny, który zrobicie sami, zobaczycie trochę, jak to wygląda, więc tak to będzie, to jest taka najważniejsza ważność, bo ta grupa leży mi na sercu. Wisienki stare zostają, wisienki stare, stare wiśnie, czereśnie, czeremchy normalnie będą to. No i nazwy będą tak, no wiśniowe sady, czary. Wiśniowe czary, ale sady, tak, bo to tak wyszło jakoś z tymi sadami. Wiśniowe sady będzie to nazwa drugoroczniaków, a pierwszoroczni będą pierwszorocznymi, bo pierwszoroczni
są pierwszorocznymi. A za rok to nie mam pojęcia, co będzie. Zobaczymy, czy my będziemy. Także tak. Także pierwszoroczni zostają pierwszorocznymi. Taka będzie oficjalna nazwa. Będzie tak, że będziemy działać osobno z tymi grupami, natomiast w pewnych rzeczach będziemy się jednoczyć, tak jak rytuały grupowe, i ku temu, ja dzisiaj zobaczę zaraz, czy działa, jest założony dodatkowy kanał tajny przez poufne, ponieważ na tym dodatkowym kanale będziemy się spotykać, co by wrzucić linki na grupę i akurat przy rytuale czakralnym comiesięcznym albo przy rytuale rytualnym comiesięcznym spotykać się wspólnie, co bym dwóch nie czyniła, bo i po co, jak to jest to samo. Natomiast pierwszoroczni będą mieli przegląd pogadanek, pierwszoroczni będą mieli już w ogóle... pierwszoroczni zresztą, powiem, przejadą, mają, przejedziemy ich. Będą przejechani. Będą mieli i trochę przerąbane, bo już wiem, co mogę robić i kiedy i jak. I będą prace domowe, i będzie sprawdzanie, i będzie punktowanie, i założę dziennik, i będę normalnie sprawdzać. Bo wisienki miały troszeczkę więcej spokoju, bo szliśmy tak przez... No wiecie, to się człowiek uczy, jak to poprowadzić. To miały spokojniej. Pierwsza teraz normalnie... Wiśniówki. O, a trzecie to będzie wiśnióweczka. Wiśnióweczka. To już będzie alkohol. Także, to już trzeciorocznie, to już po prostu zaprawienie w bojach. Dobrze, także tak. No i właśnie tu będzie nowy kanał na to, tylko to nie będzie kanał, który ktokolwiek trzeba będzie subskrybować, ponieważ to będzie kanał na linki, na zasadzie będę robiła tajne przez poufne, będzie w zasadzie niewidoczny, więc tam nie będzie filmów, on będzie na kursy, szkolenia i różne tego typu rzeczy. I a propos kursów i szkoleń, Grzegorz szykuje tematykę webinaru na styczeń i zaraz mi ją podeślę na pewno. Na pewno. To jest obowiązkowo, on ci podeślę. Wiem, bo ja tylko go trochę przycisnę, to jest obowiązkowo. Na pewno będę miała do jutra wysłaną tematykę webinaru. Webinar polega na tym, że siedzimy 2 do 3 godzin nie więcej na omawianiu pewnego tematu. Temat sobie niech wybierze, będziemy webinarować i na pewno będę Wam ogłaszała gdzieś w drugim tygodniu, 3 stycznia ewentualnie odbędzie się webinar. Po to, by iż Grzegorz miał na kanale i gdyby ktoś chciał, oczywiście my troszkę podniesiemy ceny, w stosunku do tego roku, to już będzie styczeń, ale tym się mocno nie przejmujcie, bo to jest warte każdych pieniędzy. Znaczy może nie każdych, nie ma nic warte każdych pieniędzy, ale to jest warte dużych pieniędzy, na pewno, bo są świetne wiedzy w ogóle, znaczy, no tak. Nie chwaląc się, miałam to sprawę, nie no jak za głowa. Ale w każdym razie również po to, by jeżeli ktoś się spóźni i nie jest czujny, a warto być czujnym, bo nieczujność nie służy nikomu tutaj na kanale, to Grzegorz będzie miał na swoim kanale swoje webinary. Jak ktoś będzie chciał kupić za grube monety potem, tak, bo się spóźni, to sobie będzie też sprzedawał spokojnie, sobie tam już się dogadacie. I pamiętajcie, że nie wysyłacie pieniędzy przed webinarem i przed dostaniem maila na jakie konto, bo jak Grzegorz, to będzie Grzegorzowe konto. To potem on sobie robi tam porządki z tym rozliczenia i w ogóle. Ja sobie tylko udostępniam sprzęta i prowadzę Hogwart i jestem spełniona, jest mi dobrze. Także tak, no i 23 w sobotę, słuchajcie, mamy już przyklepaną. Oby, wiadomo, tam, nie wiem, coś. No nie można kataru dostać, nie mieć siły, przyjechać 400 km. Agata z daleka jest. Naszą Agatę poszeptane mamy. Naszą Agatę poszeptane, gdzie będziemy robić maslenice, stalalka z tymi słońcem, tym takim, normalnie ku czci i radości. Ale Agata będzie miała 6-7 godzin na to, żeby wszystko nam o żadańcach poopowiadać. Ja nie wiem, czy ja będę robić. Może będę robić, a potem odtworzę i zanotuję. Bo iż Agata ma wiedzę o wszystkich możliwych... Ja tam żadanice, tam ziarnuszki, coś wiem. Prędzej robię, niż dużo wiem. Także działa magia. Ale Agata wie, więc będziemy się dowiadowywać, będziemy się i będziemy czynić. Ja może też w najbliższych dniach, raz jeszcze oczywiście, bo już było, wrzucę ogłoszenie, żebyście się dowiedzieli co i jak i w ogóle także warto. Zapisy oczywiście na ezotarot@gmail.com i mnie nie płacić przed wysłaniem maila, bo znowu będzie inne konto z innym tytułem, co by normalnie odnaleźć Was wszystkich łatwiej. Rozumiemy się? No. Także słuchajcie, warto.
I już mamy parę osób na zapisy. Tak, jeszcze poczekajcie. Jeszcze czekajcie na odzew, także spokojnie, dlatego że my tu ustalamy fiskalne sprawy, że tak powiem, w tą i z powrotem. No, i żeby łatwiej Was odnaleźć i tytułem, i SRU-em, i różne tego typu rzeczy. Także w ten sposób zadziełowywujemy. Można się zapisywać. Wszelkie zapisy ezotarot@gmail.com, dopisać webinar Grzegorzowy, można w ciemno. I tak będzie dobry. Kto wie, ten wie. Kurs Żadanic, tak to nazwijmy, czy tam Maslenica, do Agaty, i tu będzie cena 200 zł. No i będziemy działać. Agata przyjedzie dzień wcześniej, robimy bibę, potem robimy kurs, a potem dzień później robimy bibę i puścimy dopiero Agatę, także będziemy. Tak. Biba już jest zaplanowana, Agata nie ma wyjścia. No właśnie. Karnawałowa. Było, nie było. Bo nie wiem kiedy, znaczy 11 gdzieś kwietnia, bo ja sprawdzałam, kiedy są, wiecie, to idiotyzm zapanował w mojej głowie, bo rozpisuję rok na sklepie i mówię, a no bo to Wielkanoc to jest ten pudełkowy, no i szukam tej Wielkanocy, ja mówię, Wiśniewska, nie ta estetyka, o stara, nie Wielkanoc, 21 wiadomo, nie trzeba się męczyć. No i właśnie trafiłam, że ta Wielkanoc jest gdzieś 11 kwietnia, czyli gdzieś 40 dni przed jest ten post, nie? Ale kiedy się zaczyna, nie mam dlatego pojęcia, no. Także tak. No, tyle z ogłoszeń, słuchajcie. Tyle z ogłoszeń. Oczywiście spotykamy się o 21 jeszcze przez pół metek przeszedł, tak? Wczoraj był 13 rytuał. To jeszcze do 21 się spotykamy. Dzisiaj pamiętajcie, że ten rytuał właściwie będzie trochę później, bo jeszcze ja mam ten nów, także trzeba. Nów jest zawsze o 21, więc niech już tak będzie. Wiecie, ludzie wpadają czasem tylko na rytuał, nie śledzą kanału, więc przyzwyczajenie. Tak, czyli webinar Grzegorzowy, poszeptanych kurs. Dzięki za paczki, zamówienia, bransoletki tylko do końca roku. Tyle. A nie, jeszcze jedna rzecz. A pewnie. Będzie drugi kanał. Aha. Ale to jeszcze jest. Dlaczego? Dlatego, że na moim kanale dzieje się bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy, ale wieczory z wróżką, poranki z wróżką, nasze pogadanki i tego typu rzeczy często przytłaczają sensu stricte wieści magiczne albo karciane. I chcę założyć od stycznia drugi kanał, na którym będę nagrywać od nowa pewne filmy, odświeżać pewne filmy, wiadomości. Pewnie on się będzie rozwijał bardzo długo, bo no, ja mam kanał do pilnowania, tak? Tutaj to jest kupę roboty, ale będę sukcesywnie te podstawowe wieści. W ogóle karty na razie nie ruszę, bo jeżeli chodzi o karty, to jak ja mam kolejny raz tłumaczyć znaczenia kart, to mam po prostu magicznie to jeszcze się nie powtarza, więc to jest spokojnie, więc ja będę te magiczne rzeczy na kanał wrzucać. Taki jest plan. Ja sobie tam sukcesywnie rozpiszę, sukcesywnie nagram, sukcesywnie wrzucę. Jeżeli nie, to sobie ściągnę film i wrzucę, słuchajcie, jak będą jakieś nowsze, tak żeby był po prostu typowo magiczny kanał, po to, żeby Wam było łatwiej znaleźć wszelkie wieści, wiadomości. Na tym kanale, na którym jesteśmy wszyscy, to będą wieczory z wróżką, poranki z wróżką, pogadanki, rytuały, wszystko online, nie online, będzie się działo. Również te filmy też będę dorzucała. Dlaczego nie? Jestem twórcą, mogę sobie na 5 kanałach wrzucić, jak mi się będzie chciało, ale chciałam właśnie na jednym kanale zgrupować tylko wiedzę bez wieczorków, poranków. Bez takich rzeczy, które my tu robimy, tak wiecie, tej kanapki z syrem i zasmażką, tak? Bo tu jest tak, tylko takie, aha, 5 sposobów na to, aha, magia od podstaw, aha, coś o kartach, aha, coś tam. Także to na pewno ten kanał też latami będzie się tworzył, bo to nie jest projekt na już i na teraz. Nie jestem w stanie usiąść i nagrać 3 filmów dziennie przy życiu, jedzeniu, spaniu, towarzystwie, pilnowaniu kanału, pilnowaniu magii, pilnowaniu firmy, pilnowaniu sklepu. I tak. No ale też pilnuję, no co? Tak, tak? No to, no. Także... No, ale będzie, myślę, że to jest super pomysł. Myślę, że to jest super pomysł, że będzie ta wiedza zgromadzona. Więc taki, też nie spałam do 3 w nocy, bo normalnie miałam taką parówę. Ta obrabiała vloga, ja tu parówa normalnie. Tak i rozsądek krzyczał, idź spać, a tak się fajnie siedziało. Cudnie było. No, dokładnie, a teraz oczy na zapałkę. Dobrze. To takie są wieści z świata wiedźmowego. Ale myślę, że lubicie kawkę z wróżką. No, a ogarnianiu wisienek, no właśnie, jeszcze ogarnianiu wisienek. Zaraz będą drugie. Dwie wisienki.
na jednym torcie. No, koty się same pilnują, a Dorota faktycznie jest z tych karmiących. Ja nie pamiętam, kiedy matka karmiąca. Nie pamiętam, kiedy karmiłam koty, Dorota karmi. Kuwetę robimy naprzemiennie, bo nie jest to miła praca, umówmy się. Ale jednak karmienie kotów tak Dorota bardziej. Dobra, buziaki dla Was, do zobaczenia i spotykam się o 21. Poczekajcie, najpierw to ja wyłączę YouTube'a gdzieś. YouTube. Pa, pa.